To były czasy. Dzisiaj zupełnie inaczej to wygląda. Dzisiaj ludzie zaczynają się bawić w deweloperów. Janusz Piechociński, były wicepremier. Nie wiem, czy wciąż z legitymacją PSL-u, czy nie. Oczywiście. Żona, partia i grzybobranie jest tylko jedno. Ale w tej kolejności cały czas? Proszę pana, żona słucha. A partia to co, nie? No grzyby teraz śpią. Ale no grzyby śpią, tak? Zresztą jesteśmy po mało udanym sezonie grzybowym, ale ten rok, rok świni dorodnej azjatyckiej. Nie, no zdecydowanie. No wie pan. Natomiast... Wie pan, ja tak sobie myślałem, tak. Czym wytłumaczyć te rewolucyjne przyspieszenie tych dramatycznych wydarzeń w styczniu? W żaden sposób nie mogłem tego... No mieliśmy przecież ale dramat. Ale Gdańsk. Nie tylko przykład. Gdańsk, ale to radykalizacja, ta niechęć, to, to obiecywaliśmy sobie... Już wiem, ten zeszły rok to był rok psa. Końcówka roku pod psem. No, no dobra, a, no, no, a świnka, ale wczoraj byłem. Pan dzisiaj w diasporze azjatyckiej. No właśnie, tak? Ale to świnka dorodna, a momencie. Rok... majątności, dobrobytu, ale kogo? Satysfakcji nas wszystkich. Tylko musimy w to uwierzyć i to jeszcze to zrealizować. A, to jest wszystko proste. Bardzo. Przychodzi do państwa Janusz Piechociński, który zastępuje Główny Urząd Statystyczny? No nie, nie. Po pierwsze nie pan zastępuje. Pan wziął i zwolnił całą instytucję? Nie, nie. No, mam tam wielu przyjaciół, no kolegów to stąd ta z moich studenckich, a także moich byłych studentów z SGH. Serdecznie was pozdrawiam, kochani. Chociaż nie wytłumaczycie mi do końca świata, jak to się stało. Że w grudniu idę do sklepu i bułeczka kajzerka z dnia na dzień drożeje o 10 groszy, z 40 groszy na 50 statystyczne, a wy mi wmawiacie, Polakom przy okazji, że w wyniku spadku cen żywności zaledwie 1,3% wzrostu, inflacja spadła do 1,8%. Nijak tego nie mogę wytłumaczyć. Mówiłem, że to jest proste? Nie, czy w jego wydaniu dzisiaj. Pan, jak jesteś poza rządem, to pan jesteś taki łatwo, lekko przyswajalny z tą swoją wiedzą. Bo, nie, bo wie pan... polityka jest rzeczą wyjątkowo trudną. Jeden z biskupów kiedyś powiedział, że dziękuję Bogu, że jest biskupem, bo on może mówić o wartościach i takim jak mi mówić, że trzeba je realizować. A my musimy to zrobić. I jest to trudna sztuka. Po drugie, diabeł tkwi zawsze w szczegółach. Tak. Nie tylko w życiu, ale i w polityce. W związku z tym z łatwością może pan głosić milion samochodów. Ba. Później, tak, później nawet koleżanka w rządzie nie zauważyła, że w podstawach polskiej polityki energetycznej 2040 już pan skorygował, że nie w 2025 będzie milion, a w 2030 będzie 850. A w dalszym ciągu pani minister występuje i daje brnie, bo tłumaczy, że no nie wyszło co prawda nam z cenami energii. Rozporządzenie pan niczego tak, nie ma. Wiem, znaczy, ale podoba mi się to, że w ogóle ktoś ma taki pomysł, że on może tym zarządzić. No. Tym chaosem? Nakazać, ile ma coś kosztować, mimo że rynek decyduje o tym, powinien. No pewnie można i są takie doświadczenia światowe. Myślę, że prezydent Wenezueli mógłby powiedzieć, Polska końcówki PRL-u. No ja byłem zbulwersowany tą wypowiedzią doradcy pana prezydenta na koniec debaty oksfordzkiej. Dlaczego pan się bulwersuje wypowiedziami prezydenta jeszcze? Nie, 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 doradcy pana prezydenta, który podsumowując debatę o oksfordzką młodzieży, zacytował Andrzeja Gwiazdy i mniej więcej brzmiało to tak, że okrągły stół to takie spotkanie, w czasie którym władza ówczesna podzieliła się z agentami ówczesnej władzy władzą. Mm-hmm. No to teraz patrzymy w zestaw osób, które współtworzyły, tak, choćby dyskusji byłego prezydenta Lecha Wałęsy z aktualnym naczelnikiem państwa Jarosławem Kaczyńskim przed drzwiami sądowymi. Tak. Po co ja pana zrobiłem prezydentem, dokładnie. po co ja pana zrobiłem ministrem. No to jednak okazuje się, że ktoś tam się przyłożył do tego okrągłego stołu. Także smutna ta rzeczywistość jest, bo mamy bardzo dużo takich ciągłych obietnic, deklaracji, podczas gdy PMI, wskaźnik koniunktury w niemieckiej gospodarce przemysłu za grudzień, fatalny. W grudniu dramatyczny spadek. Tempa wzrostu polskiej sprzedaży detalicznej, do tego też dojdziemy. Ale I styczeń, liczba zamówień i sprzedaży w polskim przemyśle maleje i wystarczy kopać na przykład, że w przemyśle samochodowym mamy spadek produkcji, czyli montażu samochodów w Polsce. Gdyby nie września, w całości zrealizowana za moich czasów, byłby problem. No tak, chociaż jeszcze tego nie widać. Będzie widać może w drugim kwartale bardziej boleśnie. I na razie i dlaczego? Wszyscy są zachwyceni. Biedroń przychodzi na Torwar, mówi, kochani, nikt wam tyle nie obieca, ile wiosna wam obieca. No.
Można. Dzień wcześniej czy tydzień wcześniej jesienni byli premierzy, mówią, twórzmy koalicję. Na przykład. I my wszyscy zajmujemy się tym, jak pójdziemy do tych wyborów. Część już ludzi, żeby frekwencja nie była za duża, sygnalizuje, ile to zarabia europoseł. A to wiadomo, nas Polaków drażni, no tak, że ktoś zarabia więcej. Jeszcze w euro. Jeszcze w euro, sposób szczególny. Kolejki na kandydatów się ustawiają, podczas gdy nie pada fundamentalne pytanie, jaką Europy my Polacy ale chcemy. Jaką Europę? My chcemy Polski prawdziwej. Ale to jest dzisiaj przecież rolnicy tu wychodzą na ulicę, oni chcą też, no to jest, żeby ta, no to jest chociaż właśnie akurat oni mają największy problem z Europą, myślę. Znaczy, akurat, rozumieją, po co ona im. Czy z Europą to nie tak. Oni mają największy problem, dlatego że okazało się, że w narastających procesach globalnych, kiedy państwo bardzo dużo zadeklaruje, a w 2015 roku dobra zmiana zadeklarowała wsi, rolnictwości, wszystko. Wzięli program PSL-u, pomnożyli razy 5 z 2015 roku. I poszło. Tak, niedobrze, no działa, tylko tak. Rentowności nie ma. Za SF-em problemy, mur niewybudowany, dziki niewystrzelone, teraz jeszcze BSF, 500 sztuk weterynarzy brakuje, dramat z jakością nie tylko w tej jednej ubojni, który jest bardzo zręcznie dzisiaj rozmuchiwany przez konkurencję. I pamiętajmy o tym, że piętnować, ścigać tych, którzy psują nie tylko dobrą jakość polskiej, ale na każdym etapie jej tworzenia i produkcji w gospodarstwie, i przetwarzania. Tylko jakości muszą być ludzie, którzy tego przypilnują. Muszą być pieniądze, które no dobrze, pomogą przypilnować. Przychodzi nie dobra zmiana i wyrzuca z 13 lekarzy wojewódzkich weterynarii. Rolnikom mówi, że program bioasekuracji Sawickiego, który powstrzymał po pierwszych dwóch ogniskach rozwój ASF-u, to jest lipa, to się wybije, no, zrobi, nie musicie. Eksperci, dajcie im popracować. No i efekty są i tyle. A to, wie pan, tylko że cenę, którą za to zapłacimy, cały świat przygotowuje się do nadchodzącego głębokiego spowolnienia. Jestem w tym tygodniu po spotkaniach z dwoma dużymi przedstawicielami funduszy z krajów Zatoki Arabskiej. I oni mówią wprost, Katarczyk między innymi, od roku wyhamowujemy różne wydatki. Zdaję sobie bo sprawę. Obserwujemy to wszystko. Patrzymy, tylko że cena złota rośnie. Wiemy, co to oznacza. Patrzymy na giełdy światowe. Tak? Tak. Widzimy, że te napięcia powodują, że jest wzrost cen ropy i gazu. Korzystają na tym ci, którzy ją wydobywają i sprzedawają, a my niestety ją importujemy. Zdecydowanie, tylko my mamy rok wyborczy. I to podwójny wyborczy. My nie możemy ludziom powiedzieć, że tutaj coś wzrośnie. Ale można, że oni więcej zapłacą. Ale można by było mówić ludziom, że my im damy i obniżymy. Że podniesienie kwoty wolnej to nie jest tylko przyjemność, bo przecież nie chcemy, żeby Polacy zarabiali kwotę minimalną, tak? Czy kwotę tylko wolną w podatkach. Mówienie o tym i porównywanie w ramach komisji ścigania poprzedników, że oto w budżecie na rok 2016 dochody budżetowe z podatków wszelkiego rodzaju rosną w stosunku do wykonania 2015 o 100 miliardów. Nie zapominając o tym, ile w Polsce zarejestrowało się i więcej pracuje Ukraińców. 4 miliardy do ZUS-u, więcej pieniędzy z tego przecież wpłynęły. Po drugie, że kwota wolna nieruszana od lat. Po trzecie, że w 30 kilka dodatkowych opłat danin wdrożone. No a później szastamy z taką łatwością. Oto poprzednicy między 270 a pół biliona złotych zmarnowali z naszego VAT-u. My to poprawiliśmy i na wszystko starcza. Po czym okazuje się, że nie starcza na wszystko, o czym świadczą. Protesty nauczycieli, protesty urzędników, rolników za chwilę. Zresztą dzisiaj policji wszędzie. A jest, dotykając rolników. No, czy pan wie, że w budżet tegoroczny na rolnictwo o 4% jest mniejszy niż w roku poprzednim. Więc dziwi się pan, że rolnicy są na drogach? Nie, i że ich się mało poważnie traktuje? Nie, dzisiaj na ulicę wychodzą różne grupy społeczne, których do tej pory nawet czasem ulica nie widziała. Zresztą lider jednej z takich obywateli RP będzie naszym gościem zaraz po spotkaniu z panem. Natomiast wychodzą w różne miejsca bardziej polityczne. To jeszcze nie były do tej pory protesty z powodów ekonomicznych. Myśli pan, że przyjdą prędzej czy później? No bo po pierwsze czytamy, że państwo na wszystko stać, że poprzednio Polska była w ruinie, a tak mniej więcej z nocy, z 2015 na 2016 stała się kwitnąca. No i że w tej chwili to jest tylko kwestia czasu, kiedy całe to dobrodziejstwo spłynie. I są całe obszary, grupy społeczne, do których, nie, także do, w budżetówce, do których to ożywienie, wzrost płac, optymizm nie dotarł. No i to jest jeden. I już nie dotrze, czy jeszcze nie dotarł? I to jest właśnie problem, bo wchodzimy w sytuację, kiedy to jesteśmy rekordowo zadłużeni,
Oj, dlaczego pan? Panu łatwo mówić o długach, jako o problemach. Obywatele. Nie, nie, ale pokazuje, tak? Ludzie chcą nadziei. Sam pan wspomniał, mają rok świni. Jak uwierzą, to zrozumieją. Wie pan, ile jest w Polsce mikro i małych przedsiębiorców? No, około 2 milionów. Mhm. Z naszej części są to ludzie wypchnięci na samozatrudnienie. No bo tańszy jest pracownik, któremu się na umowę zlecenie zleca zadanie, który jest samozatrudniony i opłaca własny ZUS. No więc wzrosły. Od 8 lat nigdy tak nie wzrosły opłaty związane właśnie z tym samozatrudnieniem. No i teraz, jeśli w dalszym ciągu nie będzie przychodów, a będą rosły koszty, to ta mała i średnia przedsiębiorczość zacznie się zwijać. Znaczna część tej przedsiębiorczości jest w szeroko pojętych usługach. Jeśli więc w realnej, materialnej gospodarce przyjdzie spowolnienie, to kryzys także zatrudnienia i na rynku pracy w sektorze usług będzie bardzo bolesny. I to będzie rok 2000, końcówka 19, początek 20. Tak, tak no, jest. To już, czyli życzyć po wyborach, żeby rządził. Nie, no bo po wyborach może być tak, że oni jednak pozostaną. No, wcale ale nie to jest zostawmy politykę na chwilę i skoncentrujmy się na tym, że polityka to jest taka za pancerną szybą sprawa, w której łatwością politycy, patrząc na inne rozwiązania, mówią, no dobrze, ktoś obiecał 1000 euro we Włoszech. Mhm. Dało to nawet na Sycylii bodajże 75% głosów. Teraz wprowadza 750 euro przychodu obywatelskiego. Ktoś w polskiej polityce, biorąc przykład, mówi, no to my damy 1600 nieopodatkowanej emerytury i uwaga, to będzie emerytura obywatelska bez względu na to, czy będziesz chodził, czy nie będziesz chodził do pracy. No, jeżeli większość z nas, takie 70-80% za chwilę, będzie mogło liczyć na minimalną i tak gwarantowaną przez budżet państwa emeryturę. No dzisiaj średnia emerytura w Polsce to jest za zeszły rok ile? Kilkaset złotych. No nie, no nie. Średnia. No, 2200. Pomyślałem swoim ojcu. 2200. No to ta minimalna 1300 na ile tak starcza? Nie, jak pan sądzi? To zależy od cen, o których pan wspomniał. No, jak pana oszukują na Kajzerce, to ja... Nie, no w ciągu roku klasyczny bochenek chleba z rzemieślniczej dobrej piekarni wzrósł o złotówkę cena. No. A waloryzacja jaka będzie w tym roku? Waloryzacja rent i emerytur? Tak. No ile tam wyjdzie? No. 20 zł? No proszę pana, no jednak trzeba edukację ekonomiczną no poszerzać i czytać Piechocińskiego. Ja świadomie ja prowokuję. Ja Piechocińskiego mogę przeczytać, póki jest czerwone światło. Ja zadaję pytania, dlatego że moją rolą przynęcać, proszę pana. No, ja czy pan wie, ile Polaków w zeszłym roku nie przeczytało książki żadnej? 60%. A nie? Proszę pana, no 64. No, o 4% się pan będzie szkodził? No, proszę pana, ale przecież pan wie, że my jesteśmy powszechnie pytani o udział w wyborach, o wszystko inne i co się nauczyliśmy, żeby z tych pytaniach, jak pytają nas, czy jesteś szczęśliwy. Odpowiadam w wymiarze indywidualnym. No. Jesteśmy rekordzistami optymizmu i szczęścia. Polacy? Ale, tak, w Europie. Ale kiedy nas pytają, jak idą sprawy publiczne, jesteśmy największymi pesymistami. Janko Piechociński jest pesymistą. Ale ja się dziwię. Taka nasza cecha, ale proszę spojrzeć. Pana. Miasto stoi, wieżowce się budują, niektóre jeszcze nie. Wiem, do czego pan pije, ja proszę piję, pana. Broń, jak się Boże, ogląda ja wieczorami. Ja nawet omijam srebrną celowo. No. Panie redaktorze, czy pan wie, że pod telewizją polską wydarzyło się coś, o czym nie tylko Barei, ale Jasio Fasoli i Benny Hillowi się nie śniło. Mówi pan o... Kandydat na dziennikarza czy dziennikarz przebrał się, prowokował, po czym potępił takich prowokatorów. Ale to jest idealne. No ale powstał materiał, jest o czym gadać od 4 dni, zapraszani są goście. I to jeszcze odbyło się bez G5. Dokładnie. A co będzie, jak będzie G5 i będzie internet rzeczy, internet dziennikarzy on i polityków? On nawet nie będzie musiał wychodzić z budynku, żeby być przed budynkiem. To będzie genialne. No i teraz wracamy do tego. Więc jak pan wieczorami nie sypia, tylko ogląda walki byków albo z premierem rozmawia o aktualnej książce Piketty'ego. Przestraszyłem się dlatego, że pan za blisko mnie mieszka, więc może pan rzeczywiście widzieć, co ja robię. No, Leszna Wola. O tym nie pomyślałem, no proszę pana. Więc cholera, myślałem, że one są pozamykane. A pana na święcie Nowego Roku w Wólce Kosowskiej nie widziałem. Ja byłem, ale przebrany. Na wszelki wypadek, żeby nie było. I pan był tym smokiem takim kolorowym. Nie, byłem bardziej tą świnką, o której pan tak ładnie dzisiaj od rana mówił. A ta świnka bardzo ładna była. I teraz wracam do tego. Wracam. Siedzi pan wieczorem w domu, ogląda pan walki byków, albo rozmawia pan z premierem. I co z tego wynika? Że Piketty, taki neomarksizm XXI wieku, słusznie zwracał uwagę na to, że majątek odgrywa i to, co się dzieje z majątkiem, szczególną rolę i trzeba z olbrzymią troską patrzeć, jak bogaciły się narody, firmy i dlaczego Europa Zachodnia jest bardziej zasobna niż średnia, bo nasz kapitalizm jest jednopokoleniowy, te firmy, a tamte są wielopokoleniowe, przekazują sobie ten majątek. Ten majątek rośnie na rencie gruntowej czymś jeszcze. I otóż nie dziwić się proszę, że prezes stwierdził, że najbardziej rentowną częścią polskiego rynku nieruchomości są biura w Warszawie,
historyczny w zeszłym roku i stwierdził, że wybuduje większe biuro. Ale przecież to jest przepiękne. I jeszcze nie jedno, bo jedno może wybudować sobie każdy. Tutaj jak siedzimy, widzimy JP Morgan, proszę bardzo, Westin. Tutaj jest Q22, ale dwie to już jest coś. Czyli on na dwóch zarabiałby teoretycznie podwójnie. Nie, bo zwracam uwagę, że to miało być 130 tysięcy metrów. A największy deweloper tego typu w Polsce, flamandzki, nie wymienię nazwy, bo lokowanie produktu kosztuje i chciałbym, żeby redakcja zarobiła. Ale jak Glamco będzie chciała zapłacić, to... Aj, mój Boże, widzi pan, redakcjo. No, ja tylko polskie produkty tak otwarcie reklamuję. Ja myślę, że to tylko polskie ręce wybudowały te polskie wiedzę. Polskie jabłko sadowniczym robi dobrą robotę w Egipcie i w Indiach i cieszę się, że w tym procesie współuczestniczy. Czyli pan pochwali. Ja też uważam, że można prezesa za różne rzeczy krytykować. Są tacy, którzy to robią, nawet nadmiernie, ale za to, że obudził się wreszcie w nim jakiś taki lew zmysł. Przedsiębiorczości. To ja się nie dziwię, że... Znaczy cieszę się, że wreszcie to się zdarzyło. Facet ma 70 lat, najwyższa pora. Proszę pana, i to jest cenne, bo ja mam 58, za chwilę 59. A ma pan jakiś wieżowiec w Warszawie? Nie. Nie mam. Jeszcze. Ale jeszcze i na tej mojej działce, której... A nigdy nie kupowałem działki z zasobów publicznych. No właśnie, nie dostał pan też. A i na tej mojej działce nie było żadnego zasobu, nazwijmy to zabytkowego, którego w ostatnim czasie zmienił status. Mhm. No i przestał być muzeum czy zabytkiem. I można budować. I można budować. No nie, okazało się, że na wszystkim nie można budować, bo na niektórych są roszczenia. Ale roszczenia, no mamy swoich ludzi, którzy te roszczenia przyciszą. Widzi pan, jaką łatwością odciągnęliśmy uwagę naszych telewizów, internautów. Od czego? Nie od światowej gospodarki. Od tego, co się dzieje i o tym, że trzeba dzisiaj bardzo solidnie nie tylko myśleć, jak dzielić dobra, ale jak je wytwarzać. Wytwarzać to jedno, ale rozumiem, że czasy, słuchając tego, co mówią pana koledzy międzynarodowi, rozumiem, że czasy są bardziej oszczędzania niż wydawania. Nie, ale ostatnio nie tylko prezes Kaczyński, ale także Grzegorz Kołodko, którego cenię z racji jego globalnej wizji i otwierania nie tylko w wędrującym świecie i pobudzania nas do myślenia w kategoriach świata, który nie tylko jest, ale świata, który może być i będzie, z naszym udziałem, wygranych albo przygranych. I on tam nazwał bardzo dosadnie, co to jest radykalny populizm. Radykalny populizm to jest skoncentrowanie się na rozdawaniu dóbr, a nie na ich wytwarzaniu. Więc polska polityka jest od jakiegoś dłuższego czasu w fazie rozdawania obietnic. Dłuższy niż 3 lata? Czy pan wie, że w jednym z tych bodajże u pana prezesa Kujdy pada takie zdanie, że jak się ludziom pieniędzy nie rozdaje, to się wybory przegrywa? No, czyli rozdawaliście z Platformą pieniądze, żeby nie przegrać wyborów? Nie, zbyt skąpo rozdawaliśmy pieniądze, bo zakładaliśmy, przynajmniej ja tak jako minister gospodarki odpowiedzialny za przedsiębiorczość, że każdemu, komu tylko można, trzeba wciskać do ręki wędkę i uczyć gołowienia, a nie dawać rybkę i zakładać, że w następnym rozdaniu rybka będzie większa. Tak powinno być. Wtedy się wygrywa wybory. A wie pan, że świat ma przełowione morze, nie tylko Bałtyk? To skąd większa rybka? Tutaj też ładnie się buduje swoją drogą. Nie, ale bo trzeba sobie jasno i wyraźnie powiedzieć. To byłaby gigantyczna konkurencja dla prezesa w wieżowcu. Trzeba powiedzieć, że Warszawa jest w tej chwili jednym z najlepiej dynamicznie rozwijających się miast właśnie w tej kwestii deweloperkach, że Polska przyciąga kolejną falę BPO, ale przyznam szczerze, że ja nie mam powodu do tego i nie miałem nigdy powodu do tego, żeby zwoływać konferencję prasową, że powstanie 300 miejsc pracy BPO, choćby dla Ubera. Pan się w ogóle nie ogarnia. Nie, no za moich czasów, proszę pana, 800 miejsc pracy powstawało dziennie, ale w polskim przemyśle. Ale pan o tym nie mówił, dlatego pan dzisiaj sobie siedzi. Nie, ale ja mówiłem ja nudziłem, bo mówiłem długo, nie na temat. Teraz pan się zmienił. Twitter pana tak wyedukował, że pan już nie mówi długo. Pan napisze dwa zdania. Zeszło ze mnie ciśnienie, że ja odpowiadam nie tylko za deklaracje, ale muszę to tylko zrealizować. Za siebie. Aha, żeby jeszcze nie, muszę to zrealizować. I to jest dużo łatwiejsze. Wie pan, jak teraz łatwo napisać jest program polityczny? Widziałem w weekend. No, to nie tylko. Chociaż to program polityczny to dopiero, już dużo słowa. To jest dopiero początek. No ale on już dzisiaj mówi, że wie pan, ilu jest kandydatów zarejestrowanych na bliskiej Ukrainie na prezydenta? 50? Nie, 30 przekroczone, 30. Ale jak dobrze pójdzie... Myślę, że 50 będzie... No to teraz pan sobie wyobraża, ilu może być chętnych w Polsce do zaistnienia w polityce. Ale rzeczywiście, że tak. Którzy powiedzą także o panu i o mnie, że my już byliśmy, trzeba ich wyluzować, wyrzucić, bo oni tylko kradli, pili, jadli ośmiorniczki. No ale to działa. Ośmiorniczki. Dzisiaj Biedroń mówi, zobaczcie, TVN pokazał sondaż, jesteśmy na trzecim miejscu, kilkanaście procent ma wiosna i tak dalej. No. Jak znam życie... W weekend temperatura plus 10 prawie, jak znam życie, jeszcze do wyborów europejskich ze dwóch kandydatów na Biedronia, tylko nazwa wiosna już nie tylko zajęte. W działalności socjalnej jest zagospodarowana. No i? No ale działa. Nie, ale niech pan zwróci uwagę, że to jest bardzo ciekawe, nie tylko u nas, że w tej chwili partie tracą nazwy partie czy stronnictwa.
Został na dobrą sprawę tylko PSL ze tą starą nazwą, plus jeszcze Polski. Mhm. Wszystkie inne uciekają w takie koalicje. Zupełnie inne koalicja marzeń, teraz, razem, coś tam, tak? Takie mało zdefiniowane, ale jeszcze wszyscy próbują jak najwięcej wydobyć paliwa politycznego, czyli wyborców, z czego? Z radykalizmu i z emocji ideowych. Tylko, że u Biedronia to jest tak. Mamy homoseksualistę, który jest po prostu sympatyczny dla wielu. On może być radykalny, ale jego radykalizm nie jest radykalizmem Jarosława Kaczyńskiego. No, mój rząd, kiedy pan Biedroń został prezydentem i został spustoszony poprzednimi władzami, zadłużony Słupsk, bardzo pomógł panu Biedroniowi, mimo że był orientacji palikotowo-lewicowej. Tak. I to nam nie przeszkadzało, tak? Ja dbałem jako minister gospodarki, żeby maksymalnie dużo nowych firm weszło do słupskiej specjalnej strefy ekonomicznej, bo faktycznie jest te tereny takie środkowego Pomorza w wyniku transformacji 30-lecia utraciły znaczną część przemysłu terenowego i znaczna część mieszkających tam Polaków znalazła zatrudnienie na stałe w Niemczech. Tak. I teraz Biedron jest zdrajcą w takim razie? Pomogliście mu, a on proszę gryzie tą rękę, ale która widzi mu pomogła? Pan, jak ja unikam stygmatyzacji kogokolwiek pan, i kibicuję każdemu. Pan tak, ale ja jestem od tego, żeby to uprościć troszeczkę. No. Ja jak wiem. Pan kibicuje każdemu, jak Biedron dzisiaj o tych... On mówi, że Platforma, czy cała koalicja to jest drugi PiS. No. Jak ogłosił program na 35 miliardów wydatków dodatkowych, to jest żaden problem. To też jest fajne, a propos tego, że pan teraz jeszcze musi ponieść konsekwencje tego, co wyliczyć pan coś, dokładnie, tak? On ma program wydatków, ale nie ma programu przychodów na tyle samo. To tam gdzieś w którymś momencie w programie podaje, że pensja minimalna będzie wynosić 3 z kawałkiem, tak? No i wtedy zadałem pytanie publicznie Robertowi Biedroniowi. Robert, policz, ile wtedy będzie stawka ZUS, żeby ten samozatrudniony czy mikroprzedsiębiorca z nadziejami, że kiedyś wyjdzie z tego garażu i stanie się jabłuszkiem albo polskim bocianem i stworzy kilka tysięcy miejsc pracy. Tak? No dzisiaj to jest 1100 pewnie, tak? Tego ZUS-u? Dzisiaj ci odpowiedzi nie mam do dzisiaj. A, okej. Okay. Nie, no, bo to jest trudne. No, trudne wyliczyć. Tak, nie, no trudne, żeby to spamiętać, bo łatwiej jest w sferze takich prostych przesłań mówić. Chociaż od czasu do czasu korci mnie zawsze, żeby powiedzieć sprawdzam. No na przykład, jak odszedł z dniem bodajże końcem roku prezes Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu, tak? No to dobrze by było, gdyby odchodząc przedłożył taki raport i powiedział, a my żeśmy pan, ja, inni powiedzieli, zarobili. Sprawdzam, tak? Wszystko w porządku, jak to się odbyło i tak dalej. Skoro odszedł z Polskiego Funduszu Rozwoju, pierwszy wiceprezes od przejęć finansowych, bardzo ważny, to żeby odpowiedział nam pytanie, czy sens było przejmować PKO? Tego prezesa. No przepraszam bardzo, dzisiaj ale wiemy, to pan było. Znowu te wątki nie, takie no bo ekscytacje. Było, je, każdy chciałby ale mieć, pamięta. Nie chciałby pan mieć jako facet, który odpowiada za to, że się panu inwestycja spłaci czegoś takiego, że bank pan nie musi chodzić. Bank za złotówkę, po banku pan za złotówkę, to już wie pan, to już po rynku nic szuka nie ruszy. Inwestorów, przekonuje, cuduje, ile młodych ludzi ma jakiś pomysł, szuka inwestora. A pan dzwonisz, to biznesmen, to przyjeżdża prezes i mówi, ale Jarek, masz. Znowu pan idzie w tą stronę, no to jest jedźmy fajne. Tą, ale tak, no. Właśnie, ale fajne. Ile tam chcesz miliardów? Ale fajne, ale nie twórcze, proszę pan. Otóż ja chciałbym wiedzieć, czy Polska Grupa Zbrojeniowa w wyniku tego, że przejęła, wzmocniła swoją pozycję na rynku, czy nie? Tam było tyle ekspertów Polskiej Grupy Zbrojeniowej, czy Stocznia Szczecin, nie klub, tak. Stocznia Szczecin spełniła oczekiwania. I jest prom? No właśnie, nie ma. PGZ, no nie właśnie, ma. Że nie nawet tylko prom, nie ma. Czyli tam to odbudowaliśmy, tak? Tak. Czy naprawdę Polska Żegluga Morska przejmie Gryfię? I w jakiej kondycji jest Gryfia? I tego typu pytań my powinniśmy masę sobie stawiać i na nie spokojnie odpowiadać. Po co? Tylko naród tego nie chce. Naród ma igrzyska, naród ma wiosnę Biedronia, naród no ma koalicję, pan, że naród ma część polityków starego prezesa i koniec. Typu na przykład ja mówi sobie w którymś momencie, no w tego typu polityce to ja nie chcę uczestniczyć, bo to polega na tym, że musisz siebie zrobić idiotę, musisz iść po bandzie, to wtedy na ciebie zwrócą uwagę. Jak na ciebie zwrócą uwagę, to wygrasz wybory. Jak będziesz mówił językiem normalności, merytoryki, skali, stawek, podatków, możliwości, inwestycji, wchodzenia na nowe rynki, czym zajmuje się moja Izba Polska Azja. Musi być lokowanie produktu przynajmniej. Świetne, nie, tak. Marketingowo pan się naprawdę też wyrobił. To wtedy, wie pan, to jest takie zwykłe. Nie, Janusz, daj coś nadzwyczajnego. No przepraszam. Ale to aż sam pan do siebie zaapelował. Wyjął mi pan to z ust. I cała Janusz, Europa... Specjalnie złapię się na pomarańczowe. No właśnie, Janusz, cała Europa... Masz 3 minuty, daj coś nadzwyczajnego. Nie tylko w Polsce, daje sobie coś nadzwyczajnego. Niejaki Cameron dał, żeby rozwiązać problemy własnej partii dla coś nadzwyczajnego. Wyjście zwrócił się do ludu i mówi, róbmy sobie referenda. No, jakie to podoba. Fajne. No i...
Wbrew niemu, wbrew premier obecnej, późniejszej pani May, nagle się okazało, że naród brytyjski o 1,5 czy 1% nie w tą stronę tak zagłosował. No, teraz nie wiedzą. Ale jest, było coś nadzwyczajnego. Teraz nie wiedzą, było. Tak? Wie pan, co oznacza, że na liście dziobania kosztów Brexitu w każdej wersji, pierwsza jest Irlandia ze stratami, a druga jest Polska? Dokładnie. I wie pan, że to oznacza po tym blamażu polskiej wołowiny, czego nie zapomnę panu ministrowi Jurgielowi Ardanowskiemu i dobrej zmianie pewnie do końca świata. To oznacza, że pod znakiem zapytania stoi istotna część eksportu polskiej żywności z kurczakiem na czele, gdzie przekroczyliśmy 3 miliony ton. Są i tacy, którzy mówią, ci, którzy mówią za globalne zmiany klimatu, odpowiada między innymi każdy producent mięsa i oni w jakiejś części się cieszą, no dobrze, że teraz i bardzo często ci, którzy tak mówią, są z ruchów wrażliwych ekologicznie. Niech pan popatrzy na ich wypasione samochody. Jakim samochodem jedziemy? Go High Hybrid. Ile? Oczywiście elektryka. Właśnie, dobra, ale zostawmy elektrykę. Ale to moja wina, że prąd w Polsce jest węglowy. Ale ile tutaj jest mocy? Ile tu jest pojemności? To, mało. To niech pan popatrzy, że w Ameryce na przykład w Houston... Ile to jest 1-1 chyba, nie, okazało? Dominik? Nawet nie mamy 1. No właśnie, no. Czyli pan, ludzie kupują wypasionego SUV-a, wielką brykę, demonstracyjnie pół ciężarówkę, a po czym się dziwią, że udział emisji od transportu dramatycznie rośnie. Nie, ale przyzna pan, że udział samochodowego dziadostwa w smogu jest mniejszy niż tego, co się wydobywa z kominów. Polecam aktualne dane. Jest taki stan Kalifornia, który postanowił, że postawi na nie tylko na OZE, ale na elektryki. Co się okazało? Okazało się, że w wyniku upodobań amerykańskich kierowców, którzy w znacznej mierze przesuwają się z samochodów średniolitrażowych, jak na warunki amerykańskie, na wypasione, wzrost emisji jest 7%. No to, ale to mówimy o gigantycznej amerykańskiej skali, gdzie silniki są V8, a mówimy o elektryku. Czy wie pan, że w Berlinie jest mniej na 1000 mieszkańców samochodów niż w Warszawie? Słusznie. A czy pan wie, ile jest w naszej Nowej Iwicznej? Nie. W każdym domu dwa? Tak bywa, bo mimo, że jest linia radomska. No, linia radomska zawalona, jest tak zawalona, przepełniona, no to wie, no właśnie. Trzeba gdzieś uciekać. I dlatego łatwiej słuchać takich tych, że wychodzi pan premier i mówi, w naszym programie, w mojej piątce jest, do każdej miejscowości w Polsce, która liczy 10 tysięcy mieszkańców, będzie jeździła kolej. Pytam, do Wielunia też? Oby. Tego im życzę. Po nowym śladzie? Tak. To wie pan, ile tysięcy kilometrów linii trzeba wybudować? No, ale to są realne A wie problemy, pan no. po 3 latach, co mamy z Centralnego Portu Komunikacyjnego? Nadzieję. Nie, zarząd i rzecznika. Widziałem, tak. A do końca tego roku co będziemy mieli? Rzecznik będzie miał nie. już wdrożymy konsultacje społeczne. A nie wykupujemy gruntów. Dlaczego? Bo nie wiemy, czy to w ogóle wybudujemy. Nie, no dlatego, tak. że nie mamy lokalizacji. I słusznie. Amen. Widzi pan, jak nie ma lokalizacji, nie ma wież. Pogadaliśmy. No, bardzo dziękuję. Ale wieże, po wieżach co jest? Drużyna pierścienia? Była pierwsza, później są dwie wieże, a później jest powrót tak króla. I teraz niech pan zwróci uwagę, ile wiosen może się pojawić, żeby ten król był możliwy. Trzymam za nich mocno kciuki. Do zobaczenia. Bardzo dziękuję i do zobaczenia. Janusz Piechociński, szanowni państwo.